Firma Adams rozpoczęła budowę kolejnej hali produkcyjnej, która będzie obejmować łącznie powierzchnię 17 tysięcy metrów kwadratowych. Firma zainwestuje w budowę około 25 milionów złotych. Początek prac budowlanych nastąpił w kwietniu. Koniec pierwszego etapu przewidywany jest na grudzień 2014 roku, a oczekiwany czas zakończenia całej inwestycji to lipiec 2015. Będzie to już trzecia hala firmy przeznaczona do celów produkcji. Inwestycja powstaje na 8-hektarowej działce stanowiącej własność firmy. Nowa hala produkcyjna będzie wyposażona w najnowocześniejszy park maszynowy do produkcji okien, linie produkcji szyb i oklejnowania profili. Innowacyjny park maszynowy zapewni firmie jeszcze bardziej efektowną produkcję wysokojakościowych okien oraz umożliwi zwiększenie dotychczasowego potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, zapewniając obsługę klientów na najwyższym poziomie. Nowa hala to dowód, że mimo obecnej trudnej sytuacji rynkowej firma reaguje na popyt ze strony klientów w sposób coraz bardziej efektywny, zapewniając im jeszcze lepszą optymalizację procesów związanych ze sprzedażą i dystrybucją produktów.